We all live in a digital world. We all need it to be open and safe. We all want to trust. And to be trusted. We all despise control. And desire freedom. We are all united. Good morning from Buenos Aires, Argentina. Dzień dobry z Buenos Aires. Dzień dobry, dobry wieczór. W zależności od tego, w jakiej strefie czasowej Państwo się znajdują, bardzo się cieszę, że mogę rozpocząć tę główną sesję w ramach IGF 2021, która dotyczy dobrych, złych i brzydkich stron internetu w czasach kryzysu. Nazywam się Olga Cavalli, łączę się z Państwem z Argentyny. Będę współmoderować tę sesję z moją drogą koleżanką z Niemiec. Chciałabym bardzo serdecznie podziękować polskiemu rządowi za zorganizowanie tej interesującej sesji i za przygotowanie całego wydarzenia. Bardzo mi smutno, że nie mogę być z Państwem tam na miejscu. Były takie plany, żeby dotrzeć na miejsce, ale niestety nie udało się. Ale kiedy widzę kolegów tam na sali konferencyjnej, to bardzo tego żałuję. Czego będzie dotyczyła ta sesja? Ta sesja będzie dotyczyła wpływu pandemii COVID-19, który dał się odnotować niemalże we wszystkich sferach naszego życia. Był to kolejny z wielu kryzysów, z którymi boryka się ludzkość. Sesja ta będzie dotyczyła różnych perspektyw społeczności zgromadzonych na całym świecie, a przede wszystkim będzie dotyczyła procesów krajowych, regionalnych i młodzieżowych zorganizowanych wokół szczytu IGF. Nazywamy to procesami NRI. Będzie mowa o tym, jak te procesy krajowe, regionalne i dotyczące młodzieży mogą mieć wpływ na to, co dzieje się w internecie, zwłaszcza w czasach kryzysu takiego, jakim była na przykład pandemia COVID-19. Sandro, przekazuję Ci głos. Bardzo dziękuję, Olgo. Dzień dobry Państwu. Witam przedstawicieli świata procesów NRI. Niestety w moim kraju, w Niemczech, w tej chwili sytuacja związana z pandemią COVID-19 naprawdę nie jest najlepsza, więc zdecydowałam się nie przyjeżdżać na miejsce, tak żeby nie ryzykować zakażenia koronawirusem, bo w tej chwili naprawdę pod dużym znakiem zapytania stoi to, czy w ogóle będzie można znaleźć miejsce w szpitalu w przypadku ciężkiego przebiegu zakażenia. Tę sesję przygotowywaliśmy już od jakiegoś czasu. Powiedziałabym, że trwało to jakieś 3-4 miesiące. Nasze grupy NRI, czyli grupy, które zajmują się procesami krajowymi, regionalnymi i dotyczącymi młodzieży, spotykają się regularnie. Koordynuje te spotkania nasza droga koleżanka Ania. Wydaje mi się, że mówimy o takich 135 grupach NRI. Są to grupy, które zajmują się działaniami o charakterze oddolnym. Mamy również wyznaczone osoby, które są sprawozdawcami przygotowującymi sprawozdania na potrzeby szczytu IGF. I myślę, że pod koniec tej sesji ci właśnie sprawozdawcy będą mieli szansę podsumować działania w ramach grup NRI. Olgo, czy mogłabyś nam teraz powiedzieć, jaki będzie harmonogram tej sesji? Bardzo Ci dziękuję, Sandro. Powiem tak, mamy wielu uczestników online. Wiele osób chciałoby się włączyć aktywnie w tę sesję, więc myślę, że ta sesja będzie miała taki bardzo otwarty format. Nie ma uprzednio ustalonego planu, ale prosiłabym, żeby każdy się trzymał czasu, żeby Państwa wypowiedzi były raczej krótkie. 2 minuty. Proszę bardzo przestrzegać czasu, żebyśmy wszyscy mogli się odezwać. Również można zgłaszać swoje komentarze bądź też pytania na czacie. Natomiast ci z Państwa, którzy są na miejscu, to bardzo prosimy o zgłoszenie się, jeżeli chcą Państwo zabrać głos. Było to już wcześniej powiedziane, że ta sesja dotyczyć będzie internetu w czasie kryzysu. Jakich
jakie lekcje odebraliśmy, czego się nauczyliśmy. I mamy tutaj te trzy aspekty, czyli dobre aspekty internetu, a zatem nowe szanse, które się wiążą z pracą zdalną, z e-handlem, z dostępem do edukacji online, złe aspekty internetu, czyli cyberprzestępczość na przykład, oraz brzydkie strony internetu w czasie kryzysu, takie jak na przykład pogwałcenie praw człowieka, przejawy mowy nienawiści, dezinformacja i inne. Zatem chciałabym prosić o Państwa komentarze na temat tych dobrych, złych i brzydkich stron internetu w czasie kryzysu. Tak jak mówiłam, bardzo proszę o zwięzłe komentarze, bardzo konkretne i proszę o zgłaszanie się, jeżeli ktoś chce zabrać głos. Sandro, przekazuję Ci już mikrofon. Dziękuję, Olgo. Zaczniemy może od pytania na temat polityki. Mianowicie, chciałabym zaprosić wszystkich przedstawicieli grup NRI. Mam tutaj taką listę nazwisk, ale proszę Anię o to, żeby ewentualnie weryfikowała tę listę. I bardzo proszę o podzielenie się waszymi doświadczeniami związanymi właśnie z dobrymi i złymi aspektami internetu w czasach kryzysu. I może raz jeszcze powtórzę, że jeżeli Państwo, którzy się z nami łączą online, będą mieć jakieś pytanie, to bardzo proszę to pytanie zgłosić na czacie. Można też się zgłosić, podnosząc rękę w górę. Wydaje mi się, że zgłasza się Osvaldo. Ale nie wiem, czy to nie jest przypadkowo kliknięta ikonka, ponieważ ona się świeci od samego początku. Czy rzeczywiście chciałbyś zabrać głos? To w takim razie, Osvaldo, przekazuję Ci już mikrofon. Jeśli chodzi o kwestię polityki na Dominikanie, mogę powiedzieć, że mamy już naprawdę dużo doświadczenia i internet stał się źródłem nowych szans, które przełożyły się na nowe możliwości prowadzenia działalności biznesowej, więc można było zacząć oferować swoje produkty i usługi online. Podam może przykład. Supermarkety wcześniej niechętnie zabierały się do tworzenia aplikacji umożliwiających zakupy online. I na przykład nie wszystkie supermarkety świadczyły usługę dostawy zakupów do domu. I trzeba powiedzieć, że pandemia stworzyła taką nową możliwość. Bardzo pobudziła to środowisko do zainwestowania w nowy rodzaj usług online. Z drugiej strony, jeśli chodzi o edukację, to ja akurat jestem nauczycielem, pracuję na uniwersytecie i również prowadzę zajęcia dotyczące cyberbezpieczeństwa. My mogliśmy prowadzić zajęcia online. Mogliśmy te zajęcia oferować właściwie wszystkim studentom. Nie zawsze było to łatwe, ponieważ czasami potrzebne było to, żeby ustanowić nowe połączenie w przypadku tych studentów, którzy pozostali na kampusie, ale ci studenci, którzy łączyli się z nami z domu, tam internet był nieodpłatny, natomiast ci, którzy pojechali do domów, czasami trzeba było w ich przypadku ustanowić nowe połączenie. Muszę powiedzieć, że my, czyli przedstawiciele grupy społecznej, która się interesuje internetem i specjalizuje w kwestiach związanych z cyberprzestrzenią, wykorzystaliśmy tę szansę, żeby coraz to bardziej znaczącą treść zamieszczać w internecie i udostępnić dostęp do tych treści naszym studentom. Więc widzę takie dobre strony pandemii. Na pewno zwiększył się ruch w internecie, zwiększył się dostęp do treści cyfrowych i ważne jeszcze byłoby wspomnieć o tym, że inicjatywa transformacji cyfrowej, która została uruchomiona przez rząd,
również przyjęła takie podejście wielostronne, a więc udało nam się stworzyć program rozwoju cyfrowego, w który zaangażowani są różni interesariusze i myślę, że to na pewno miało też przełożenie na poprawę łączności, bo przed pandemią to tak dobrze nie wyglądało. Dziękuję. Bardzo dziękujemy, Osvaldo. Chciałabym bardzo prosić, żeby Państwo się trzymali tych 2 minut. Miałam nadzieję, że uda nam się uruchomić jakiś zegar na platformie Zoom, tak żeby Państwo wiedzieli, ile czasu minęło. I teraz widzę takie nazwisko na liście. Laura Palacios. Przepraszam, jeżeli błędnie wymawiam Twoje nazwisko. Bardzo proszę o szybkie przedstawienie się i krótką wypowiedź. Laura, can you hear us? Lauro, czy nas słyszysz? Buenos días. Buenos días. Dzień dobry. Ja reprezentuję Kolumbijskie Forum Zarządzania Internetem. Również reprezentuję studentów z uniwersytetów z Kolumbii, ale również z Kuby. W trakcie pandemii w Kolumbii internet miał bardzo duży wpływ na całą sytuację gospodarczą, tak jak powiedział przed chwilą Osvaldo. Wiele sklepów, wiele punktów usług musiało zamknąć swoje podwoje i przeniosły swoją działalność właśnie do sieci, do internetu. W trakcie zeszłego roku tego typu e-handel zwiększył się o ponad 40%. Jednocześnie trzeba powiedzieć, że to przejście jakby w całej działalności do sieci miało wpływ na społeczeństwo, zarówno pozytywne, jak i negatywne. I tutaj mówimy o wpływie regionalnym, ale również o wpływie na poziomie krajowym. Trzeba powiedzieć, że w niektórych punktach Kolumbii bardzo duży ruch w internecie spowodował problemy z łącznością, ponieważ system był zbyt przeciążony. To oczywiście może również wywołać pewien brak zaufania wśród użytkowników. W trakcie pandemii jednak wszyscy zobaczyliśmy, jak ważne jest zapewnienie praw człowieka, takich jak na przykład wolność słowa, to zarówno w przestrzeni offline, jak i w przestrzeni online. Muszę powiedzieć, że w naszym kraju w trakcie pandemii nasz rząd wprowadził wiele rozwiązań o różnorakim charakterze i niektóre tego typu działania wzbudziły zaniepokojenie w niektórych sektorach społeczeństwa. Niektórzy obawiali się, że ich prawa zostaną naruszone. Na niektórych platformach w dużo bardziej wyraźny sposób widać było pewne słabe punkty funkcjonowania internetu. Można powiedzieć, że jeżeli chodzi o ochronę danych osobowych, nie zawsze wszystkie platformy i wszystkie programy jakby dbały o przestrzeganie tych praw. To było widoczne w przypadku niektórych aplikacji, niektórych programów itd. Bardzo dziękuję za możliwość wystąpienia. Bardzo dziękuję. Chciałabym, żebyśmy na razie skoncentrowali się na dobrych aspektach internetu. Ty zaczęłaś już mówić o tych negatywnych aspektach, więc zostawmy to na później, a na razie pozwólmy jeszcze wypowiedzieć się kolejnym osobom na temat właśnie pozytywnych zmian, które wiązały się z internetem w czasie kryzysu. Ale bardzo proszę raz jeszcze, żeby Państwo się trzymali tych 2 minut przydzielonego czasu. Rodney będzie mówił jako następny, potem Manuel i Mohamed. Rodney, przekazuję teraz Tobie mikrofon. 2 minuty, dosłownie 2 minuty na temat dobrych aspektów internetu w czasie kryzysu. Bardzo dziękuję. Rodney Taylor, witam Państwa serdecznie w imieniu Karaibskiej Unii Telekomunikacyjnej.
My będziemy gospodarzem 17. edycji Forum Zarządzania Internetem na Karaibach i chciałbym powiedzieć, że internet na pewno pozwolił nam kontynuować naszą pracę zdalnie, z domu. To był ewidentny, pozytywny wpływ. Również pozwolił na dostęp do nauczania online. W niektórych przypadkach również pozwolił na podtrzymanie kontaktów towarzyskich, a zatem wydaje się, że internet po prostu pozwolił nam funkcjonować na co dzień. Natomiast jeśli chodzi o administrację publiczną, to z pewnością internet pozwolił nam przyspieszyć proces transformacji cyfrowej, a zatem dzięki internetowi wiele usług administracji publicznej mogło być dostępnych dla obywateli i gospodarka, która w przypadku niektórych państw bardzo mocno bazuje na turystyce, również mogła funkcjonować i nie padła tak mocno ofiarą kryzysu związanego z pandemią COVID-19. Takie widzę pozytywne aspekty, czyli zdecydowanie przyspieszenie transformacji cyfrowej. Internet okazał się być odpornym środowiskiem i dzięki temu mogliśmy poradzić sobie z wyzwaniami pandemii COVID-19. Bardzo dziękuję i Anders. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Reprezentuję jedną z fundacji do spraw zarządzania internetem w Estonii. A zatem, jeżeli chodzi o pozytywne aspekty, chciałbym podać konkretne przykłady, jeżeli chodzi o zarządzanie internetem w Estonii. I to jest taki przykład, który dotyczy organizacji szczytu do spraw zarządzania internetem w Estonii wiosną zeszłego roku. To już po raz siódmy takie spotkanie się odbyło i naprawdę fakt, że takie spotkanie mogło odbyć się online, był bardzo pozytywny. A zatem wykorzystaliśmy format hybrydowy. Wykorzystaliśmy zatem platformę Zoom, ale także zaangażowaliśmy profesjonalistów. Mieliśmy między innymi studio, z którego nadawaliśmy część naszych wypowiedzi. I chciałbym przedstawić takie nagranie. I mam nadzieję, że tutaj uda mi się odtworzyć to nagranie. You are the best guys. Thank you very much. You spoiled the main discussion. Dlaczego chciałem przedstawić to nagranie? Ponieważ wszyscy jesteśmy ludźmi i czasem zdarzają się problemy, ale zawsze musimy starać się robić to, co do nas należy i robić to jak najlepiej. Uważamy, że era cyfrowa ma wiele zalet i musimy starać się wykorzystać je do maksimum. Dziękujemy bardzo, Andres. Mamy cały szereg osób, które chcą się wypowiedzieć. Już niestety nie będziemy przyjmować więcej zgłoszeń, natomiast przyjmiemy zgłoszenie jeszcze Jennifer, Emanuela, Mohameda, Aileen, pod niej Nazar i na ostatnim miejscu jeszcze jedna osoba, która chciała zabrać głos. A więc to są te osoby, które będą się wypowiadały na temat pozytywnych aspektów internetu, a zatem potem będziemy mieć kolejną rundę, w której poruszymy kwestie negatywne. Jennifer, dzień dobry. Ja reprezentuję IGF w regionu Azji Pacyfiku i jestem tutaj w Polsce, w Katowicach. Będę bardzo krótko się wypowiadać. Jeżeli chodzi o nasz region, to tak jak wszyscy
inni na świecie. Niestety musieliśmy się borykać z negatywnymi konsekwencjami pandemii koronawirusa. Natomiast dobra kwestia, dobry wymiar tego jest taki, że kwestie edukacji zostały potraktowane ze szczególną uwagę. Bardzo szybko uruchomiono usługi dotyczące edukacji zdalnej. Także przekazywano odpowiednie informacje dotyczące tego, w jaki sposób dzieci i młodzież mogą cały czas dalej się kształcić. I tego rodzaju usługi były niezwykle ważne. Te informacje były podawane, co jest niezwykle ważne, ponieważ w tej chwili mamy do czynienia z dużą ilością dezinformacji. A zatem okazuje się, że przeprowadzano różnego rodzaju badania, między innymi w Nepalu, i tutaj zauważono pozytywne skutki programów oraz inicjatyw podejmowanych przez Ministerstwo Edukacji. I tego rodzaju programy dotyczyły między innymi edukacji, a także kształtowania czy poszerzania umiejętności cyfrowych. Tego rodzaju programy wdrażano także w Singapurze, także w Australii, a także w krajach rozwijających się w regionie Azji Pacyfiku. I te wszystkie programy pokazują, że rzeczywiście bardzo wiele starano się zrobić, jeżeli chodzi właśnie o poszerzanie dostępu do nauki zdalnej, także na zasadzie partnerstwa publiczno-prywatnego. Jeżeli chodzi o Środkową Azję, to tutaj tego rodzaju programy także prowadzono, a więc chodziło o to, aby szczególnie uczniowie mieszkający w najbardziej odległych społecznościach, także na obszarach wiejskich, miały dostęp do pewnych materiałów czy do zasobów, które były dostępne w ich lokalnych językach ojczystych. A zatem bardzo wiele się działo, jeżeli chodzi o takie budowanie potencjału, budowanie kompetencji, wykorzystywanie zasobów dostępnych w internecie w czasie pandemii. Dziękuję bardzo. A jak wygląda sytuacja we Włoszech? Dzień dobry. Ja jestem członkinią zarządu ruchu IGF we Włoszech. I tutaj rzeczywiście w ostatnich latach, szczególnie podczas pandemii, mieliśmy do czynienia z kilkoma pozytywnymi zjawiskami. Po pierwsze, chciałabym odwołać się do przyspieszenia cyfryzacji tego procesu. Oczywiście ten proces zaczął się wcześniej, nie w czasie pandemii, natomiast zdecydowanie przyspieszył, szczególnie jeżeli chodzi o nabywanie umiejętności cyfrowych. I widzimy, że takie umiejętności, taka baza i kompetencje stworzone są zarówno w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, a także wśród członków społeczeństwa obywatelskiego. A zatem widzimy, że tutaj widzimy bardzo duże zaangażowanie. Także między innymi izby handlowe starały się tutaj angażować w debatę i komunikować się z małymi i średnimi przedsiębiorstwami, pokazywać, jakie korzyści może w ich działalności przynieść internet. A zatem, jeżeli chodzi o społeczeństwo obywatelskie, zauważyliśmy także, że coraz szerzej podczas pandemii zostały wykorzystane mechanizmy cyfrowego uwierzytelniania jednostek, a więc chodzi o to, że coraz bardziej, coraz szerzej mieszkańcy naszego kraju korzystają właśnie z takich cyfrowych mechanizmów uwierzytelniania, aby korzystać z usług internetowych, a więc to był kolejny krok na drodze do większej cyfryzacji. Dzięki temu ludzie mogli częściej i lepiej korzystać z usług cyfrowych. I wreszcie na zakończenie chciałabym wspomnieć o usługach szkoleniowych zdalnych, które były organizowane przez organizację IGF we Włoszech. Przeszkoliliśmy tutaj 500 tysięcy uczniów i studentów w zakresie ochrony danych, w zakresie udostępniania tych danych w sposób bezpieczny, a także staraliśmy się poprzez te szkolenie budować świadomość w zakresie tego, jak chronić dane osobowe. Bardzo dziękuję. Teraz kilka słów od Mohammada. Bardzo prosimy o to, aby odznaczyć tę ikonkę zgłoszenia, jeżeli Państwo już zabrali głos. Dzień dobry. Ja reprezentuję IGF oraz inicjatywę NRI w Afryce Północnej i tutaj chciałbym powiedzieć, że bardzo aktywnie działamy i bardzo aktywnie dyskutujemy na temat tych kwestii polityk, które teraz omawiane są także podczas szczytu IGF. W czasie pandemii koronawirusa
Nasz region, podobnie jak inne regiony, przeszedł w znacznej mierze na naukę zdalną. I na przykład w Egipcie właśnie realizowane tego rodzaju programy edukacji zdalnej. Przyjęto odpowiednie mechanizmy oraz środki, które miały ograniczyć negatywny wpływ pandemii koronawirusa. I tutaj Ministerstwo Edukacji uruchomiło różne platformy, które miały zapewnić dzieciom dostęp do zasobów, tak aby mogły one cały czas w sposób niezakłócony zdobywać wiedzę. Kolejna kwestia to jest to, że w czasie pandemii COVID-19 przyspieszyła cyfryzacja sektora handlu, a zatem ludzie coraz chętniej zaczęli sięgać po takie możliwości, jak na przykład zakupy w sieci, i to także pozwoliło przedsiębiorcom działającym na rynku utrzymać się na tym rynku w czasie pandemii. Wykorzystywano w tym celu różnego rodzaju platformy sprzedażowe, które powstały w naszym regionie, a zatem myślę, że to jest chyba ten najważniejszy wpływ. A zatem można powiedzieć, że mieszkańcy naszego regionu mają coraz większe zaufanie do tych kanałów, które umożliwiają sprzedaż produktów i usług w internecie. Dziękuję bardzo, to tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo. Mamy wiadomość na czacie od Tracy z Trinidad i Tobago oraz od jeszcze jednej osoby, która chciałaby się też odnieść do tych pozytywnych aspektów. Miejmy nadzieję, że zdążymy. Nena jest na sali w Katowicach. Oddaję jej niniejszym głos. Dziękuję bardzo. Nazywam się Nena i chciałabym podzielić się takimi moimi wnioskami, które wypływają z prac grup NRI. Ja jestem członkinią Komitetu Organizacyjnego Forum Danych ONZ. W zeszłym roku to forum odbyło się online ze względu na pandemię koronawirusa, ale w tym roku będzie się odbywać w Szwajcarii. A zatem planujemy zorganizować tą sesję stacjonarnie w tym roku, ale chciałabym tutaj w tym kontekście zasugerować, aby właśnie w ramach organizacji tego forum, abyśmy wykorzystali taką formułę, którą widzimy teraz tutaj podczas szczytu cyfrowego, a więc chodzi mi tutaj o wykorzystywanie właśnie tych regionalnych hubów. Więc prace, jeżeli chodzi o forum danych ONZ, cały czas się toczą. Mieliśmy już 20 takich lokalnych spotkań w ramach tych prac. Mamy komisję programową, radę programową, która cały czas pracuje i myślę, że idziemy w dobrym kierunku i to forum rzeczywiście uda się zorganizować stacjonarnie. Dziękuję bardzo, Neno. A teraz raz jeszcze chciałabym wspomnieć o tym, że niestety nie możemy przyjąć już więcej zgłoszeń do zabierania głosu w tej pierwszej rundzie. Natomiast teraz kolejną prelegentką będzie Aileen, która zgłosiła się już wcześniej. Dziękuję bardzo, dziękuję za to, że oddano mi głos. Mam na imię Aileen i reprezentuję NRI z Argentyny. Jesteśmy tutaj organizacją zrzeszającą ludzi młodych, nie tylko z Argentyny, ale także z innych regionów. I tutaj chciałabym powiedzieć, że podczas pandemii koronawirusa udało nam się zainicjować wiele działań, na przykład dotyczących budowania potencjału, zdobywania nowych kompetencji. Na przykład tutaj prezentowaliśmy wnioski z naszych prac na szerszym forum i wydaje nam się, że takie prace jak prace naszej grupy są bardzo istotne, aby nawiązywać możliwości, czy otwierać możliwości współpracy pomiędzy ludźmi młodymi, bo przecież taka współpraca jest niezwykle ważna. Jeżeli chodzi o naszą organizację, to tutaj my w Argentynie zorganizowaliśmy nasze doroczne spotkanie w formie webinarów, w których wzięło udział wielu młodych ludzi z Argentyny.
Argentyny. Dzięki temu internet stał się dla nas inkluzywną platformą do wymiany informacji na tematy, które są interesujące dla ludzi młodych. Należy wspomnieć o tym, że bardzo potrzebna jest wymiana informacji i poglądów nie tylko wśród ludzi młodych, ale także pomiędzy pokoleniami. I to także jest coś, czym zajmowaliśmy się podczas naszych prac. Jeżeli chodzi o pandemię, to czego nas ona nauczyła, to przede wszystkim to, że nie powinniśmy się wahać. Powinniśmy zawsze wykorzystywać wszystkie możliwości współpracy w duchu solidarności, ponieważ tylko razem możemy osiągnąć więcej. Dziękuję bardzo za tę uwagę. Aileen, kolejną osobą, która czeka na możliwość zabrania głosu, jest Lozan. Dziękuję bardzo. Nazywam się Nazar. Bardzo dziękuję za oddanie mi głosu. Pochodzę z Tanzanii. Reprezentuję szczyt IGF, który organizowany jest w Tanzanii. I chciałbym powiedzieć, co według mnie stanowi pozytywne konsekwencje rozwoju i postępów cyfryzacji podczas pandemii koronawirusa. Myślę, że pandemia sprawiła, że w naszym lokalnym ekosystemie powstały liczne innowacje. Na przykład lokalne uczelnie zaczęły opracowywać nowe platformy, które umożliwiły szersze możliwości nauki zdalnej. Po drugie, widzieliśmy także cyfryzację, jeżeli chodzi o usługi publiczne. Proces ten zdecydowanie przyspieszył, a więc możemy w tej chwili kontaktować się z podmiotami administracji publicznej przez internet. Na przykład dotyczy to choćby wyników badań na koronawirusa, więc te wyniki są nam w tej chwili już przesyłane przez internet. Nie musimy wracać do punktu testowania, aby uzyskać ten wynik na papierze. Kolejna kwestia to jest to, że ograniczono budżet publiczny na organizowanie spotkań stacjonarnych, natomiast te środki przesunięto tak, aby umożliwić organizowanie spotkań, warsztatów, seminariów i konferencji na platformie Zoom. A zatem, chociaż wiele spotkań stacjonarnych odwołano, te środki budżetowe, które były na nie przeznaczone, zostały przesunięte właśnie na spotkania wirtualne, a częściowo także na inne usługi, takie jak usługi edukacyjne czy usługi związane z ochroną zdrowia. W naszym kraju podczas pandemii nasz rząd przygotował także taką specjalną strategię cyfryzacji wszystkich usług publicznych, które mają być realizowane w dużej mierze w formie cyfrowej do 2025 roku. Bardzo dziękujemy. I teraz kolejna osoba. Proszę się przedstawić, proszę powiedzieć, skąd pani jest. Dzień dobry, nazywam się Plantina Mogoni. Reprezentuję sekretariat południowoafrykańskiego IGF i pragnę podzielić się wnioskami dotyczącymi pozytywnego wpływu pandemii koronawirusa na przestrzeń cyfrową. Cóż mogę powiedzieć? Po pierwsze, oczywiście muszę wspomnieć o przyspieszonym tempie cyfryzacji szkół, szczególnie szkół, które znajdują się na obszarach wiejskich, na obszarach marginalizowanych, a więc udało się wykorzystać te nowoczesne technologie, aby umożliwić naukę zdalną uczniom z różnych regionów naszego kraju, szczególnie tych, które znajdują się w trudniejszej sytuacji. I to przede wszystkim pragnę tutaj na tym forum podkreślić. Dziękuję bardzo. Bardzo krótkie, bardzo zwięzłe podsumowanie. Dziękuję bardzo za ten głos. Nie wiem, czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos. Był ktoś, kto się zgłaszał, ale teraz widzę, że zniknął nam z tej kolejki. Czy ta osoba chciałaby zabrać głos? Bolsera Tulemon. Będę się wypowiadał po francusku. Nazywam się Al-Bashar Bong, jestem sekretarzem IEFG i będę mówił krótko. Nasze doświadczenia są raczej pozytywne. Były rzeczywiście dodatnie pozytywne skutki pandemii. Jest spory wzrost według ostatniego raportu, jeśli chodzi o naszą Agencję Komunikacji Elektronicznej oraz Poczty.
silny wzrost liczby użytkowników internetu. W naszym kraju zauważyliśmy też szersze pasmo. Zwłaszcza młodzi ludzie zaczynają używać internetu, używać internetu, żeby sprzedawać online na portalach społecznych i nie tylko, w ogóle to jest e-commerce i handel. Zauważyliśmy też silny wzrost używania e-learningu i wszelkich usług tak naprawdę online. Szkoły też dostosowują się coraz bardziej, licea zwłaszcza. Liceum w Liberty na przykład, grupa WhatsApp, na WhatsAppie została utworzona między studentami. Przed COVID-em jeszcze nie było takiego rozwiązania. Z grubsza zatem też państwo, rząd rozpoczął proces cyfryzacji wszelkich usług, można płacić podatki przez internet, można zakładać firmy przez internet. To są pozytywne skutki pandemii COVID-19. Bardzo się cieszymy i będziemy tak w dalszym ciągu się rozwijać, mam nadzieję. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. I ostatnia osoba, która chciałaby zabrać głos na temat pozytywnego wpływu pandemii, czeka już na to, aby oddać jej głos. Jest to Marcel, który jest członkiem i który uczestniczył w organizacji Eurodig. Chciałbym tylko dodać jedną kwestię, a zatem oczywiście przyspieszenie cyfryzacji to jest niezwykle ważna kwestia, ale w tej chwili chciałbym powiedzieć, że jesteśmy w stanie współpracować na poziomie międzynarodowym w Europie. Jesteśmy w stanie w takim wymiarze walczyć z pandemią. Mamy na przykład taką aplikację, która pozwala nam wydawać potwierdzenie szczepienia i taki certyfikat jest uznawany w całej Europie, a zatem poprzez tę aplikację możemy udowodnić odpowiednim organom w poszczególnych krajach, że przeszliśmy szczepienie. Zatem to jest kolejny krok, który pozwala nam lepiej walczyć z pandemią i myślę, że to jest także pozytywna kwestia, o której chciałbym i o której warto wspomnieć. Dziękuję bardzo. I teraz oddaję głos Oldze. Niestety mamy już mało czasu. Oczywiście te pozytywne aspekty to coś, o czym zawsze warto mówić. Myślę, że jest ich więcej niż aspektów negatywnych i tych aspektów brzydkich, no ale pozwólmy na to, aby też o tych dwóch pozostałych wspomnieć. I ta osoba, która nie mogła się zgłosić do wypowiedzi, to był chyba Sani. No cóż, nie udało się w tej rundzie, może uda się w kolejnej. Olga, oddaję ci głos. Ja zawsze jestem optymistką, jeśli chodzi o nowe technologie. Jestem pewna, że więcej jest pozytywnych aspektów płynących ze stosowania internetu w czasach kryzysu. Robiłam sobie notatki, odnotowałam, że wśród tych pozytywnych aspektów znalazły się możliwości e-handlu, cyfrowego uwierzytelniania usług, to były przykłady z Włoch, jak również była mowa o dostępie do wyników badań w kierunku koronawirusa, dostępie do certyfikatu zaszczepienia przeciwko COVID-19, możliwość pracy zdalnej, możliwość dostępu do edukacji i tak dalej. Myślę, że bez internetu trudno nam jest sobie wyobrazić w ogóle codzienne życie, a zatem na pewno internet w czasie kryzysu okazał się być niezwykle przydatny. Ale teraz przejdźmy już do tych złych stron internetu. Mówiliśmy o tych trzech stronach, dobrych, złych i brzydkich. W tej chwili przechodzimy do tych złych stron internetu. Widziałam, że kilka osób się zgłaszało. Ustawimy ponownie taką kolejkę. I Sandro, powiedz mi, czy jesteś już gotowa? Tak, jestem. Ponieważ ja ciebie niestety nie widzę. Dzień dobry, ja reprezentuję forum IGF z RPA i wiem, że powinnam koncentrować się w tej chwili przede wszystkim na tych złych stronach internetu, ale
Oczywiście mamy też bardzo dobre przykłady rozwoju, które internet umożliwia. Natomiast chciałabym Państwu teraz opowiedzieć o przyspieszonym procesie stosowania aplikacji śledzących i w Afryce, w wielu krajach brakuje takich wiarygodnych danych dotyczących praw ochrony danych osobowych i myślę, że taką właśnie złą stroną internetu w czasie kryzysu, która ujawniła swoją twarz, były przypadki pogwałcenia praw człowieka, które się wiązały z zbyt słabymi wdrożonymi procesami ochrony danych osobowych. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję i poproszę kolejną osobę, która się zgłaszała. Był to chyba Abdias. Dziękuję za oddanie mi głosu. Chciałbym powiedzieć tutaj przede wszystkim o trzech kwestiach, które odnotowaliśmy w trakcie pandemii w Panamie. W roku 2021 pojawiło się więcej ataków hakerskich w Panamie. W naszym kraju nie mamy jeszcze odpowiedniej legislacji, która by chroniła nas w świecie internetowym. To po pierwsze. Po drugie, zwiększyła się przemoc wobec kobiet w internecie. Niestety w tym momencie jeszcze nieprzestrzegane są standardy dotyczące praw człowieka w naszym kraju. I wreszcie po trzecie, bardzo wielu uczniów i studentów nie mogło korzystać z edukacji zdalnej, ponieważ nie mieli połączenia z internetem lub to połączenie było bardzo słabe, albo niektórzy z nich nie mieli w ogóle sprzętu. Dlatego też wielu z nich w ogóle opuściło szkołę i przestało się uczyć. I wreszcie chciałam powiedzieć, że pojawiła się jeszcze ustawa w naszym kraju o pracy zdalnej, ale ona jeszcze nie została dobrze dopasowana czy dostosowana do rzeczywistości w pandemii. Chciałam jeszcze powiedzieć o tym, że kobiety w Panamie w trakcie pandemii, oprócz tego, że musiały pracować zdalnie, musiały jeszcze wykonywać swoje normalne obowiązki domowe w miejscu zamieszkania. Dzień dobry. Ja reprezentuję organizację Internet Society. Łączę się z Państwem ze Sri Lanki. I chciałabym opowiedzieć w tej chwili o tych złych stronach internetu, tak jak mnie o to poproszono. Niestety odnotowano więcej przypadków samobójstw wśród młodzieży i okazało się, że konieczna jest rozmowa na temat problemów psychologicznych. Nasza organizacja podjęła określone wysiłki w zakresie poradnictwa psychologicznego i pandemia COVID-19 również uwidoczniła problemy z łącznością, zwłaszcza w obszarach odleglejszych, górskich. Niektórzy studenci mieli kłopot łącząc się z internetem. Niektórzy na przykład wspinali się na drzewa, żeby mieć w ogóle dobry sygnał internetowy. To było niebezpieczne. Bardzo dziękuję. Dziękuję za te komentarze. Naruite, teraz twoja kolej. Let's go. Hello, are you there? Yes, I'm here. Okay. There's an echo. There must be another. Niestety słyszymy bardzo silne echo. There's another microphone open in the same room. Być może macie inny mikrofon do dyspozycji. Poprosimy o zmianę mikrofonu. Niestety jakość dźwięku nie pozwala na tłumaczenie. Mm-hmm.
inconvenience, such that even kids trying to use the internet to access their projects, for example, other stuff, to pay huge amounts of money to be able to access the internet. Thank you. Thank you very much, Narodita. Mohamed. Dziękujemy. Mohamed, przechodzimy już do ciebie. Okay. I think to answer the question about the, what was missing about the internet in, especially in the North Africa. I think it's a... Spróbuję odpowiedzieć na to pytanie dotyczące złych stron internetu w czasach kryzysu. Będę mówić zwłaszcza o sytuacji na północy Afryki. Myślę, że tam wyraźnie zdaliśmy sobie sprawę z braków infrastrukturalnych. Nie ma pełnego zasięgu internetowego i myślę, że zwłaszcza grupy już marginalizowane miały problem z dostępem do internetu i to były te grupy, które niestety pozostawały w tyle za zmianami, które się dokonywały. A więc to się wiąże z naszą rozmową na temat różnic w dostępie do internetu, na temat tego, że łączność nie obejmuje wszystkich, a zwłaszcza na przykład dzieci uchodźców nie mają dostępu do nauki. I mówi się o ogromnej liczbie osób, które nie mogą w ogóle skorzystać z tych nowych możliwości, które niesie ze sobą internet. To zostało jeszcze uwypuklone przez pandemię COVID-19. Brakuje też wyraźnych ram prawnych, które mogłyby te procesy globalnej łączności przyspieszyć. Więc głównie chciałbym poruszyć kwestię edukacji, czy raczej braku do właściwej edukacji online, ale również do usług handlowych online. Niektóre społeczności są po prostu wykluczone i takiego dostępu nie mają. Dziękuję. Bardzo dziękujemy, Mohamedzie. Mam tutaj na liście jeszcze Luciana, Oswaldo, Jorge, Nene, Amira. Mam nadzieję, że ta część dotycząca brzydkich stron internetu będzie naprawdę bardzo, bardzo krótka. Lucian, czy mnie słyszysz? To w takim razie przejdźmy do Oswaldo. Oswaldo. Po hiszpańsku. Bardzo dziękuję, Olga. Jeżeli chodzi o zmianę modelu łączności, z którą mieliśmy do czynienia w trakcie pandemii, no miał bardzo poważny wpływ na nasze społeczeństwo. Kiedy na przykład jesteśmy w pracy, na przykład jesteśmy w naszym gabinecie, w którym pracujemy, mogliśmy mieć dostęp do internetu, ale wracaliśmy do domu i już nie. Zatem to agencje rządowe musiały same zajmować się obroną przed atakami hakerskimi. Również należało tym agencjom rządowym oddać tutaj sprawczość w tej kwestii. To po pierwsze. Wielu użytkowników straciło wiarę i zaufanie do różnych aplikacji cyfrowych i w ogóle internetu. Myślę, że powinniśmy stworzyć takie możliwości w społeczeństwie, aby ludzie mogli z tego internetu korzystać, aby mogli wchodzić w interakcje z innymi osobami. I wreszcie chciałem się odnieść do kwestii ataków hakerskich. W trakcie pandemii pojawiło się bardzo dużo szkodliwych aplikacji, bardzo wiele wirusów i bardzo wiele podmiotów stało się ofiarami ataków. Oprócz tego często pojawiały się sytuacje, w których na przykład jakieś instytucje publiczne musiałyby zapłacić duże kwoty pieniężne, aby odzyskać utracony dostęp do różnych usług czy do swoich systemów. A teraz oddaję głos Jorge. Bardzo dziękuję, Olga. Ja reprezentuję
Forum Zarządzania Internetem z Hiszpanii. Chciałam powiedzieć, że często my, Hiszpanie, chwalimy się tym, że mamy doskonały zasięg internetowy, lepszy niż w Niemczech czy w innych krajach nawet Europy, ale wydarzyło się pewna bardzo ciekawa rzecz w Hiszpanii. W Hiszpanii mamy bardzo wiele małych miejscowości, w których prędkość internetu jest słabsza. I w trakcie pandemii okazało się, że w tych miejscowościach, gdzie ten dostęp do internetu jest słabszy, udało się czasami tę prędkość internetu przyspieszyć. W tych miejscowościach, gdzie prędkość internetu jest wysoka, wskaźniki gospodarcze były bardzo pozytywne, a w tych miejscowościach, gdzie jest niska prędkość internetu, zauważono, że nie ma żadnej pozytywnej zmiany. Innymi słowy, to, co chcę powiedzieć, hipoteza, którą stawiam, jest taka, że niezwykle jest potrzeba posiadania szybkiego internetu w małych miejscowościach, w tych miejscowościach z mniejszym dostępem do infrastruktury, bo tylko wtedy będzie możliwa pozytywny wpływ transformacji cyfrowej. To, czego nie widzieliśmy w przypadku telefonów komórkowych, teraz widzimy, że w przypadku światłowodów widzimy, że jest bardzo duża różnica, jeśli chodzi o pozytywny wpływ, jeśli chodzi o różnicę pomiędzy miastami i miasteczkami, gdzie jest dostęp do szybkiego internetu, a tam, gdzie go nie ma. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważne badanie i to jest to, co chcemy, nasze obserwacje, które chcemy przekazać z Hiszpanii. Laura, przekazuje tobie głos, a następnie przekazuje do Lucien. Dobrze, chciałam tylko podkreślić to, co mówiłam wcześniej. Myśmy dokonali takich analiz technologii i platformy były bardzo ważne, jeśli chodzi o zachowanie relacji społecznych. W szczególności ma to znaczenie w takim kraju jak Kolumbia. W Kolumbii zauważyliśmy, że internet miał duży wpływ na przykład na mobilność społeczną. Zauważyliśmy, że też były takie miejsca w Kolumbii, gdzie ze względu na duży ruch w internecie serwery padły. Zatem jeśli coś takiego następuje, następuje również brak zaufania użytkowników do platform cyfrowych. Jednocześnie użytkownicy zaczynają się obawiać o zachowanie swoich praw, wśród nich swoje prawo do wolności słowa i wyrażania opinii. Przejdę teraz na angielski. Tym razem będę mówił po francusku. Drodzy koledzy, kryzys sanitarny uwypuklił fakt, że internet jest jednocześnie złem, czasami złem, ale najczęściej lekiem. To jest nieraz panaceum. Żyjemy w globalnej wiosce, mamy 5 miliardów użytkowników na świecie. Tak jak mówiłem, kryzys sanitarny to uwypuklił, pokazał jak na dłoni. Dzięki temu sobie uświadomiliśmy, jak krucha jest rzeczywistość nieraz, jak ważna jest inkluzywność cyfrowa oraz edukacja, żeby każdy miał taką możliwość, żeby korzystać z internetu. Walka z dezinformacją jest tak samo ważna jak walka z dezinformacją i z innymi zmorami naszego świata, naszego społeczeństwa, którego internet jest jedynie odbiciem. Internet jest jedynie odbiciem zła, jakie czynią ludzie. Jest wielka potrzeba na transformację cyfrową społeczeństwa, a zwłaszcza średnich i małych przedsiębiorstw. Potrzeba jest na zaufanie użytkowników wobec internetu, bo kryzys jest przede wszystkim kryzysem zaufania. Jest to droga lub bezdroże, po którym będziemy musieli kroczyć razem. Dziękuję bardzo. Przekazuję głos kolejnemu prelegentowi. Czy nas słychać? Tak, tutaj Jenna. Czy słyszycie? Owszem, tak.
Ja reprezentuję Forum Młodych IGF regionu Azji Pacyfiku. W tym roku, we wrześniu, już rozmawialiśmy na temat ochrony danych osobowych, na temat zrównoważonego rozwoju internetu i również w tym tygodniu odbył się warsztat dotyczący pewnego paradoksu, który się wiąże ze stosowaniem nowoczesnych technologii i aplikacji śledzących. Mamy oczywiście rozmaite obawy dotyczące inwigilacji w internecie i braku właściwej ochrony danych osobowych. Wszystkie te technologie, które można nazwać technologiami inwigilacji w internecie, to są technologie, które wykorzystują na przykład platformy mediów społecznościowych. Wydaje się też, że również rządy państwowe coraz to chętniej z takich rodzajów oprogramowania korzystają i dlatego w tej chwili staramy się wypracować jakieś wytyczne, które mogłyby dotyczyć na przykład platform takich jak Instagram czy Facebook. Podczas naszego warsztatu uczestnicy mówili o tym, że internet i cyfrowe technologie muszą stać się bardziej inkluzywne, a zwłaszcza w takim krytycznym czasie, jakim jest pandemia COVID-19. W takim czasie bardziej uzależnieni jesteśmy od technologii, od dostępu do internetu, dlatego to w rękach rządów krajowych leży ustanowienie bardziej inkluzywnych polityk, tak żeby nikt nie był wykluczony. Zwłaszcza w takiej sytuacji, w której trzeba mieć szybki dostęp do informacji, na przykład na temat nowo pojawiających się szczepionek. To są takie podstawowe kwestie, które omawialiśmy podczas tego warsztatu, o których chciałam wspomnieć. Ale oczywiście są też inne problemy, które są wspólne dla państw regionu Azji i Pacyfiku. Takim podstawowym problemem jest po prostu brak dostępu do internetu. W tej chwili, kiedy trzeba pracować zdalnie, kiedy trzeba mieć dostęp do edukacji online, kwestia dostępu do internetu jest bezwzględnie kluczowa i dlatego o tym tutaj wspominam, żebyśmy nie zapominali o tym, że wykluczenie cyfrowe ciągle jeszcze jest realnym problemem. Dziękuję. Bardzo dziękuję, Jenno. I zgłasza się chyba Bram. Bram, jeśli mnie słyszysz, to przekazuję ci głos. Tak, słyszę, dziękuję. Dzień dobry. Ja przygotowałem takie 4 uwagi. Po pierwsze, w ostatnim czasie doszło do sporej liczby przestępstw o charakterze finansowym online, ale również doszło do różnych przejawów nękania seksualnego w sieci. Byliśmy również świadkami tego, że społeczności już marginalizowane są jeszcze bardziej wykluczone z powodu braku dostępu do internetu, a także ciągłym problemem pozostaje przystępność cenowa obecności online. Musimy również zwiększać umiejętności cyfrowe na kontynencie afrykańskim. Chcę również powiedzieć to, że pandemia COVID-19 obnażyła brak przygotowania rządów w zakresie dostarczania podstawowych usług do obywateli. Bardzo dziękuję. Serdecznie dziękuję i bardzo dziękuję za przestrzeganie czasu. Plantina, teraz twoja kolej. Myślę, że kluczowym wyzwaniem, z którym sobie musieliśmy poradzić, zwłaszcza w RPA, było to, że młode osoby, które coraz częściej korzystają z platform cyfrowych, muszą mieć zagwarantowane bezpieczeństwo. Młodzi ludzie korzystają z platform online nie tylko w celach edukacyjnych, ale również w innych celach i niestety coraz to częściej obserwujemy przypadki bullyingu, nękania, zastraszania online. To niestety czasami prowadzi do samobójstw. Młode osoby, zwłaszcza w społecznościach
marginalizowanych często w internecie zamieszczają nieodpowiednie zdjęcia, zdjęcia swoich kolegów, koleżanek. Często to się wiąże z takim brakiem świadomości, że już samo zamieszczenie takiego zdjęcia stanowi pogwałcenie czyichś praw człowieka. Wydaje mi się, że brakuje takiej wiedzy wśród młodych ludzi. Brakuje wiedzy wśród użytkowników platform internetowych co do treści, które mogą być w internecie zamieszczane. Bardzo dziękuję, Plantino. To jest taka uwaga gdzieś pomiędzy złymi a brzydkimi stronami internetu, bo za chwilę przejdziemy właśnie do tej trzeciej części, która będzie dotyczyła tych brzydkich stron internetu w czasie kryzysu. A teraz już Harimino. Po francusku. Jestem koordynatorką na Madagaskarze. Tak więc, żeby mówić o tym, co nie jest złe z internetem, tak jak poprzednicy powiedzieli, dostęp jest ważny, ale są nierówności, jeżeli chodzi w szczególności o kraje w trakcie rozwoju, tak jak na Madagaskarze, gdzie dostęp jest jeszcze bardzo niewielki. Więc podczas zamknięcia w miesiącach COVID szkoły były zamknięte i szkoły nie mogły pracować. Z wyjątkiem szkół prywatnych, czyli ci, którzy mieli pieniądze. Szkoły prywatne pracowały podczas lockdownu. A w szczególności właśnie dlatego, że miały dostęp do internetu i do komputerów. Kiedy mówimy o pracy, wiele przedsiębiorstw przeszło online dzięki internetowi, ale było wielu ludzi, którzy stracili pracę, bo nie mieli dostępu do internetu, bo firma nie miała środków wejścia online, dlatego też, że nie było kompetencji korzystania z internetu. I nareszcie zauważyliśmy, bo nie ma wiele monitoringu w tym, co się dzieje online na Madagaskarze, zauważyliśmy, że obecnie internet stał się... To jest miejsce, gdzie jest bardzo dużo skamerów i co doprowadziło do bardzo dużych perturbacji. Internet pozwolił wielu ludziom na wykorzystywanie go jako środek do kradzieży po prostu, wszelkich rodzajów. Dziękuję bardzo. Achmedzie, czy nas słyszysz? W takim razie może kolejna osoba, która się ustawiła w kolejce. O, pokazał nam się Amir. W takim razie, Amirze, najpierw ty. Czy państwo mnie dobrze słyszą? Wygląda na to, że słyszymy. Dzień dobry wszystkim. Szanowni paneliści, szanowna pani moderator, bardzo dziękuję za udzielenie mi głosu. Internet w czasie pandemii COVID-19, może jednak na początek się przedstawię, bardzo przepraszam, bo nie powiedziałem, nazywam się Amir, mam na imię Amir i reprezentuję społeczność zrzeszoną wokół szczytu IGF w Iranie. Chciałbym powiedzieć, że pandemia COVID-19 obnażyła negatywne skutki sankcji cyfrowych dotyczących niektóre państwa. I te sankcje okazały się być bardzo szkodliwe, zwłaszcza w trakcie pandemii COVID-19. Mam nadzieję, że ta kluczowa kwestia również znajdzie się w sprawozdaniu ze szczytu cyfrowego IGF 2021. Te sankcje cyfrowe w wielu obszarach dotyczyły inwestycji w protokoły internetowe, inwestycji w różne zasoby internetowe, jak również wiązały się z brakiem dostępu do sieci, co stanowiło kluczową barierę w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju. Uważamy, że brak dostępu do internetu stanowi pogwałcenie praw człowieka, uniemożliwia dostęp do edukacji, uniemożliwia prowadzenie działalności biznesowej. Niektóre z naszych uniwersytetów mają problem z dostępem do podstawowych baz danych naukowych i niektóre firmy również nie mają możliwości obecności online.
usługi firm irańskich nie są udostępniane na takich platformach jak Apple Store czy Google Play. A zatem chciałbym wezwać do rozwiązań o charakterze niedyskryminującym, zwiększających dostęp do technologii ICT i do internetu. Bardzo dziękuję za możliwość wypowiedzenia się w tym gronie. Dziękuję bardzo, dziękuję za komentarze i Yao będzie ostatnią osobą, która będzie mogła zabrać głos w tej rundzie. Dzień dobry. Niestety, jakość dźwięku uniemożliwia tłumaczenie. Bardzo dziękujemy, Yao, za ten głos. I to koniec tej rundy. Podsumujmy. Negatywne strony. Kwestie bezpieczeństwa, prywatności danych, a także problemy z dostępem oraz z treściami lokalnymi. Mam prośbę od jednego z naszych moderatorów, Muriel. Czy chciałabyś coś powiedzieć? Tak. Po francusku. Ja jestem z IGF Beninu. Rozmawialiśmy, ale zapomnieliśmy, że internet jest narzędziem. Ale mamy firmy, które dostarczają te usługi i to, co widzimy, to, na czym się opieramy dzisiaj, to jest kwestia zachowań użytkowników online. Dobrze więc byłoby, gdybyśmy mogli sprawy rozdzielić. To nie jest internet jako narzędzie, które jest odpowiedzialne za złe rzeczy dziejące się online, tylko my ludzie, jako użytkownicy końcowi, jesteśmy odpowiedzialni. Więc jeżeli chodzi o LGI w Beninie, jeśli chodzi o to, zorganizowaliśmy sesję uwrażliwiania, szkolenia z innymi stowarzyszenia ze wspólnoty użytkowników końcowych, gdyż bardzo często platformy, narzędzia, aplikacje mają pewne zasady, normy i narzędzia, które istnieją dla użytkowników, po to, żeby się chronili. Trzeba zrobić minimum wysiłku, trzeba uważać na prywatność. To chciałem tylko wspomnieć. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I kolejna wypowiedź. Dziękuję bardzo. Olgo, dziękuję wszystkim. Naprawdę to niesamowite, jak bogata jest ta debata, jak wiele regionów świata jest reprezentowanych w tej debacie. Mamy bardzo niewiele czasu, zostało nam 20 minut, a zatem przyjrzyjmy się tym brzydkim aspektom, a potem, mamy nadzieję, uda nam się jeszcze przeprowadzić taką bardziej otwartą dyskusję. Myślę, że może na to nie starczy czasu, ale zobaczymy, ile nam się uda. A zatem zacznijmy od tych brzydkich aspektów i bezpośrednio oddaję głos naszym sprawozdawcom i chciałabym poprosić naszych sprawozdawców o to, aby wzięli pod uwagę te kwestie, które były poruszane na czacie, bo tam bardzo dużo ciekawych informacji się pojawiło i te informacje, te komentarze trzeba także uwzględnić w sprawozdaniu z tej sesji. A zatem teraz poproszę o zgłaszanie się do zabierania głosu. Zrobimy sobie ponownie taką kolejkę wszystkich tych, którzy są zainteresowani zabraniem głosu. Ta kolejka w pewnym momencie zostanie zamknięta, więc proszę się zgłaszać i bardzo proszę prelegentów o to, by nie powtarzać rzeczy, które już zostały powiedziane. Zatem zapraszam. Proszę starać się wnosić nowy wkład w dyskusję. A zatem patrzę na swój ekran, patrzę na tę kolejkę, która mi się tutaj ustawia i jako pierwszą poproszę Olgę z Ukrainy, potem Nazar, Rodney, Mohamed, a potem Robert i Marcel. Olgo.
Nazywam się Olga Kiryluk i jestem członkinią Forum Wschodnioeuropejskiego do spraw zarządzania internetem. I myślę, że chciałabym powiedzieć, że bardzo trudno jest pewne rzeczy klasyfikować i definiować tylko w aspekcie tego, że coś jest dobre albo złe, a więc myślę, że możemy mieć takie zjawiska, które są gdzieś tam na pograniczu, nie są ani czarne, ani białe, tylko szare. A zatem chciałabym tutaj podać przykład czegoś takiego, takiego zjawiska. Chodzi tutaj o aplikacje umożliwiające śledzenie, rozprzestrzenianie się przypadków COVID-19. I tutaj zrealizowaliśmy taki projekt w zeszłym roku. Jest to projekt, który obejmował analizę tego, co dzieje się w naszym regionie, jeżeli chodzi o takie aplikacje. Generalnie skupiliśmy się na tym, jak kwestie wyglądają w 20 krajach w naszym regionie. Chcieliśmy zobaczyć, w jaki sposób rządy odpowiadają na te nowe wyzwania, w jaki sposób wykorzystywane są te aplikacje śledzące i czy w jaki sposób naruszają na przykład kwestie prywatności, kwestie bezpieczeństwa danych osobowych i jakie były z tego wnioski. No, intencje na pewno były dobre, jeżeli chodzi o to, co rządy chciały zrobić, natomiast nie przeprowadziły odpowiedniej oceny wpływu na prawa człowieka, nie wprowadzono także odpowiednich mechanizmów monitorowania tego, czy te aplikacje rzeczywiście coś dają, czy są skuteczne. Natomiast widzimy wyraźnie, że dane nie były często odpowiednio chronione, nie było dyscypliny w tym zakresie, a zatem przedstawiliśmy stosowne rekomendacje skierowane do organów odpowiedzialnych za ochronę zdrowia, a także do firm, które przygotowują i opracowują tego rodzaju aplikacje, aby poprawić sytuację w przyszłości. Dziękuję. Kolejny prelegent. Nazal, oddaję głos. Dziękuję, Olgo. Aspekty brzydkie. Do czego ja mogę się odnieść? Szkoły zamknięto ze względu na pandemię. I niestety czasami tak się działo, że internet nie pomagał, a zatem uczniowie nie wszędzie mogli się uczyć zdalnie, nauczyciele także nie mogli zdalnie prowadzić zajęć, a zatem to jest chyba to taki brzydki aspekt. Internet nie przyszedł w sukurs, nie pomógł i nie uratował sytuacji, jeżeli chodzi o uczniów w wielu częściach świata i regionach. Kolejna kwestia to jest kwestia pogwałcenia prawa do prywatności, danych osobowych także. Czasami po prostu nie wiemy, co się dzieje z naszymi danymi, kto ma dostęp do takich danych i to był właśnie ten problem, który też uwypukliła pandemia i to jest ten taki brzydki aspekt, o którym chciałbym wspomnieć. Dziękuję bardzo, Nazar. I Rodney jako kolejny prelegent. Dzień dobry, dziękuję bardzo. Karaibski Związek Telekomunikacyjny. Nazywam się Rodney Taylor i chciałbym powiedzieć, że z naszej perspektywy cały czas jeszcze mamy do czynienia z wielkimi nierównościami na świecie, szczególnie jeżeli chodzi o umiejętności i kompetencje cyfrowe. Mamy lepsze kompetencje w krajach bogatych i rozwiniętych, a mniejsze kompetencje w krajach rozwijających się, a zatem musimy zadbać o to, aby gdzieś tę przepaść wyeliminować. Musimy wyznaczyć sobie ambitne cele, jeżeli chodzi o eliminowanie tych różnic i musimy dbać o to, żeby rzeczywiście czynić istotne postępy w tym zakresie. Miejmy nadzieję, że w ciągu kolejnych 5-10 lat uda nam się zbliżyć do realizacji celów zrównoważonego rozwoju, które także obejmują właśnie te kwestie cyfrowe. Miejmy nadzieję, że ta przepaść cyfrowa nie będzie się poszerzać, ale będzie właśnie stopniowo eliminowana, ponieważ chcemy, aby technologia i korzyści z niej płynące były dostępne dla jak najszerszego grona odbiorców. Dziękuję. Dziękuję bardzo, Rodney. I przejdziemy dalej. Teraz Mohamed.
Dziękuję bardzo. Jeżeli chodzi o to, co ja chciałbym powiedzieć, to to, że mamy do czynienia z, w wielu przypadkach z cenzurą, a także z takimi zapędami organów rządowych do tego, aby nadmiernie inwigilować czy kontrolować użytkowników. Nie zawsze przestrzegane są w tym aspekcie prawa człowieka w internecie, w niektórych regionach szczególnie, a zatem tutaj trzeba do tego podejść z uwagą. Więc kwestie bezpieczeństwa, naruszanie praw człowieka także w zakresie praw w przestrzeni cyfrowej, inwigilacja i tutaj o tym musimy głośno mówić jako aktywiści, a także zwykli obywatele powinni w jakiś sposób się do tego odnosić, tak aby nawoływać do zmian w tym zakresie. Musimy dbać o to, aby wszędzie przestrzegane było prawo do wolności słowa. Niestety nie zawsze tak jest, szczególnie w regionie północnoafrykańskim mamy z tym problemem, z tym problemy. Inwigilacja, cenzura cały czas jeszcze pokutuje w przestrzeni cyfrowej, co prowadzi do pogwałcenia praw człowieka. A zatem trzeba o tym mówić, w miarę możliwości trzeba działać, aby zmienić sytuację. Ochrona danych to też ważny aspekt. Są inne aspekty, ale nie będę już się teraz nad nimi rozwodził. Dziękuję bardzo. Przejdźmy teraz do Roberta. Dziękuję bardzo, Sandro. Dziękuję, Olgo. Cieszę się, że mogę być tutaj na miejscu. Będę mówił po hiszpańsku tym razem. Jeżeli chodzi o tą brzydką stronę internetu, myślę, że przez cały czas, gdy byliśmy odizolowani, siedzieliśmy w domu prawie przez 2 lata. To po pierwsze, ale również jako społeczeństwa byliśmy odizolowani. Jednocześnie próbowaliśmy zrozumieć to, co się działo i w jaki sposób później wyjdziemy z tej sytuacji pandemicznej. Także to było to brzydkie zjawisko. Inne brzydkie zjawisko to to, że nie byliśmy w stanie się komunikować tak, jak to robimy na przykład w tym momencie. Wcześniej, w zeszłym roku, próbowaliśmy wymieniać się doświadczeniami. W tym momencie pandemia jeszcze trwa. Ale teraz sytuacja wygląda już nieco lepiej, a pojawiało się bardzo dużo innowacyjnych, kreatywnych pomysłów. Pomysłów na to, w jaki sposób jakoś unormalnić życie, które w tym momencie toczyliśmy. I w tej całej sytuacji internet był naszym głównym sojusznikiem, także to jest element pozytywny. Ale no, tak jak już tu wiele razy to zostało powiedziane, niestety nie wszyscy mamy jeszcze dostęp do internetu i z tym problemem musimy sobie poradzić. Natomiast wracając jeszcze do tych brzydkich aspektów internetu, ja się cieszę, że możemy w ten fantastyczny sposób dzielić się naszymi doświadczeniami. Zatem jak radziliśmy sobie w tych długich miesiącach pandemii, w jaki sposób internet pomagał nam w naszym życiu. I myślę, że powinniśmy nadal kontynuować te wymiany doświadczeń. W ciągu tych wszystkich dni słyszeliśmy, że doświadczyliśmy bardzo podobnych sytuacji w Afryce, w Azji, również w Ameryce Północnej i w Europie. Myślę, że takie porównanie naszych doświadczeń jest bardzo ważne i możemy również zainspirować się rozwiązaniami zastosowanymi w innych krajach, żeby przenieść je do naszych regionów, do naszych krajów. Dziękuję bardzo, Sandro. Dziękuję bardzo, Roberto. Zgadzam się, tak, musimy kontynuować rozmowy, musimy cały czas wymieniać się informacjami. Marcel, twoja kolej, potem jeszcze jedna osoba i zakończymy trzecią rundę wypowiedzi. Zapraszam. Bardzo dziękuję, Sandro. Rodney Taylor powiedział coś o krajach rozwijających się
i chciałbym się do tego odnieść. Pandemia COVID-19 wywarła znaczną presję na wszystkie kraje, ale szczególnie negatywnie wpłynęła na kraje rozwijające się. Są to kraje, które mają najbardziej ograniczone zasoby, dzięki którym mogą na przykład wspierać lokalne firmy. Ale zarazem kolejną przypadłością jest to, że jest w tych krajach bardzo niewielka grupa wykwalifikowanych osób, które mogą między innymi w pełni czerpać z dobrodziejstw internetu. A zatem to jest poważny problem. W tych gospodarczo słabszych krajach wysoko wykwalifikowanych pracowników jest po prostu mniej i trudniej jest im rozpocząć działalność między innymi w internecie. A więc to jest takie trochę błędne koło, ponieważ może to mieć bardzo negatywny wpływ na społeczeństwo w dobie pandemii. A zatem musimy starać się wspierać te słabsze kraje, kraje o niższych o mniejszych zasobach, tak aby poprawiać ich sytuację w tym zakresie. Dziękuję. Dziękuję bardzo, Marcel. I ostatnia wypowiedź to wypowiedź Zejny. Potem niestety już zamkniemy tę rundę wypowiedzi. Zejna, zapraszam. Witam wszystkich. Ja reprezentuję IGF w Libanie i będę chciała odnieść się do innych rodzajów kryzysów, które mają wpływ na internet. Będę mówiła po arabsku. Wszyscy, którzy znają Liban, wiemy, że wielkim problemem są odłączenia energii elektrycznej, ponieważ bardzo często nie ma dostępu do energii. Ludzie mają generatory diesla. Jest to wielki problem w Libanie, więc niestety paliwo jest również importowane za dewizy, bardzo dużo kosztuje. Stąd ma to negatywny wpływ również na koszty i dostępność podstawowych produktów, również dostępność do internetu. Grozi to stabilności sieci internetowej, niedostępność i częste wyłączenia prądu w Libanie stało się problemem ogólnonarodowym. Duże firmy monopolizują tę sprawę, stąd w Libanie niestety staliśmy się świadkami spadkiem jakości dostępu do internetu na skutek problemów ogólnogospodarczych i brakiem własnych zasobów. Oprócz tego są inne problemy i niebezpieczeństwa związane z niedostępem i brakiem części zamiennych podstawowej infrastruktury komputerowej i internetowej, co stoi na przeszkodzie rozwijaniu powszechnej dostępności do internetu. Ta infrastruktura jest niewystarczająca. Innym problemem w Libanie, który doświadczamy, jest brak wykształconej kadry, która byłaby w stanie pracować w ten sposób hybrydowy i w czasie pandemii przeorganizować swoją pracę i dostępność do tego świata cyfrowego. Stąd jest to bardzo widoczny problem w przestrzeni publicznej, zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Jedynym pozytywem jest chyba tylko budowanie świadomości, czy rośnięcie tej świadomości, że dostępność do energii alternatywnych, energii słonecznej byłaby tym ratunkiem w przypadku naszego kraju o tak ograniczonych zasobach naturalnych. Thank
Dziękujemy bardzo, Zeino. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy mieli okazję się wypowiedzieć. Dziękuję tym, którzy przekazali nam swoje uwagi. Mamy jeszcze tylko 3 minuty i zastanawiam się, w jaki sposób wykorzystać ten pozostały nam czas. Mamy tutaj naszą agendę, która zawiera jeszcze dodatkowe elementy. Mamy też jednak mało czasu. Mam taką sugestię. Jaka to jest sugestia? Niestety ja nie słyszałam. Nie wiem, o co pytasz. A więc co teraz? Jaki mamy plan? Do czego teraz przejdziemy? Tak, myślę, że teraz przejdziemy do kolejnego elementu, a zatem będziemy mówić o kolejnych aspektach. Chcemy teraz przeznaczyć trochę czasu na dialog, ponieważ pamiętajmy, że mówimy tutaj o jakimś procesie. Spotykamy się tutaj raz na rok, ale pomiędzy poszczególnymi edycjami IGF bardzo wiele się dzieje. A zatem można powiedzieć, że wszystkie te elementy ze sobą w jakiś sposób się zazębiają i chyba teraz czas na to, abyśmy oddali głos naszym sprawozdawcom, którzy podsumują wnioski z naszej dzisiejszej dyskusji. Bardzo proszę. Czy mnie słychać? Tak, doskonale. Ja razem z Muriel pełnię rolę sprawozdawcy. Co mogę powiedzieć? Jeżeli chodzi o pozytywne aspekty, to trzeba przede wszystkim wymienić cyfryzację, przyspieszenie transformacji cyfrowej, udostępnianie przez organy rządowe większej liczby usług cyfrowych. Jeżeli chodzi o negatywne konsekwencje, to przede wszystkim izolacja, kwarantanna, lockdowny, fakt, że szkoły nie mogły funkcjonować wystarczająco skutecznie. Nie dało się utrzymać ciągłości nauczania w większości przypadków. I jeżeli chodzi o te rzeczy i zjawiska brzydkie, to warto wspomnieć przede wszystkim o nękaniu, tak zwanym bullyingu, napastowaniu w internecie, ale także o problemach psychicznych, a więc mamy coraz większą liczbę samobójstw, która wiąże się właśnie z tą izolacją podczas pandemii. Pozytywne strony mamy usługi cyfrowe, handel w internecie. Mamy natomiast także aspekty negatywne, czyli takie jak ataki w cyberprzestrzeni i elementy negatywne, czyli takie właśnie jak napastowanie w przestrzeni cyfrowej. Dziękuję bardzo. Chyba już dotarliśmy do końca tej sesji i trzymamy się na szczęście czasu i myślę, że Ania powinna wygłosić jakieś końcowe uwagi. Natomiast ja pragnę jeszcze podkreślić, że zapraszam wszystkich, a szczególnie sprawozdawców, do tego, aby prześledzili dokładnie to, co się działo na czacie i aby ten wkład z czatu także uwzględnić podczas przygotowywania ostatecznego raportu, ponieważ te wszystkie uwagi pozwolą nam kontynuować nasze prace w przyszłości i chcemy, aby ta bardzo bogata sesja stała się czymś, co będzie dla nas taką wspólną platformą, co będziemy mogli wykorzystać jako inspirację do dalszej pracy. Usłyszeliśmy tutaj mnóstwo ciekawych pomysłów. Raz jeszcze dziękuję wszystkim, którzy się nimi podzielili i zapraszam także do tego, aby zapisać się na listę mailingową, przez którą będziemy się komunikować w przyszłości. Nie mogę się już doczekać dalszego ciągu tej dyskusji. Aniu, oddaję Ci głos, abyś mogła zakończyć tę sesję. Czy Ania jest na sali? Tak, przepraszam, to jest strasznie duża sala i ciężko mi szybko przemieścić się z pierwszego rzędu tutaj na scenę. Bardzo dziękuję, Sandro, bardzo dziękuję, Olgo. Nie było to łatwe zadanie. Poprosimy o gromkie brawa dla Sandry, dla Olgi, dla naszych sprawozdawczyń. Bardzo serdecznie dziękuję. To naprawdę było trudne zadanie i takie trudne zadanie jeszcze przed Wami, jeżeli chodzi o ostateczny raport. Mam nadzieję, że sobie poradzicie. Oczywiście, jak powiedziała Sandra, ta dyskusja była bardzo inspirująca i na
pewno wyciągniemy z niej wnioski, które także przełożą się na nasze prace w czasie, który został nam do kolejnego szczytu IGF. I w 2022 spotkamy się ponownie. Bardzo dziękuję wszystkim prelegentom. Naprawdę świetna robota. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Miejmy nadzieję, że podczas kolejnej edycji spotkamy się osobiście. Do widzenia.